tego domku wypadowego. Pierwszy sygnał ponad 30 i już tutaj widzimy jakaś krągłość i mamy monetkę z PRL-u, 50 groszy. Elegancko. Także chodzę dalej tutaj. Z godzinkę pochodzę. Trzeba będzie coś w obejściu zrobić. Dobra, do następnego. Tu na drodze taki płyciutki sygnał. 25-26. Ja już widzę. Wykopany. Następne 50 groszy z PRL-u. Dobra, śmietnik tutaj jest niesamowity, ale co tam zachodzić, trochę można. Do następnego. Szaleństwo Majki z Kowrą. Dobra, kopiemy, zobaczymy. Plomba. Aluminiowa. Nie. Czyli coś tu będzie. A gdzie? O, tu jest. A, polmosik tym razem. Dobra, lecimy dalej. Piękny sygnał w takiej dziurze, 25 ponad i mam koronę. Na czasie znajdka. Lecimy dalej. I na takim trakcie w kamulcach, bo tu o, takie kamienie są, udało się wygrzebać, proszę bardzo. Jeszcze jeden PRL-ik. Tym razem 20 groszy. No to kończę na dzisiaj. Prostowanie. Nie mam korony, tylko znalazłem koronę. Lepszych, no to 3 PRL-ki. Pierwszy sygnał pozakapslowy, stały 16.
Grosik. Sygnał 14:15 i przy samym brzegu 20 zł bryły. Właściwie to już chyba nie, no ludowa jeszcze. Pocisk. Taki kawał ołowiu tym razem. Fajny sygnał 24-25. A tu takie G. Sygnałów tutaj w kukułkę, a ja coś ostatnio mam szczęście do 50-groszówek. Druga PRL-ka dziś. Pierwsza dzisiaj biżuteria. Taki dziecięcy pierścioneczek z jakąś panią. No, jest. Biżuteria to biżuteria. No, ale tego to się nie spodziewałem. Proszę was, taki kawał magnesu w wodzie. Zaraz wam pokażę. No, tu kapsel. I proszę bardzo. Także takie rzeczy. Trochę miedzi też wpadło. Super trafiejka. 2 złote z jagodami. Tą dwójką jeszcze jeden aluminiak, 10 groszy, głęboki sygnał, a wcześniej jeszcze nad dwójką, o, nad dwójką była folia aluminiowa, skutecznie zakłócała sygnał. Obok tych aluminiaków nasze współczesne 10 groszy. Dwukrotnie łowione, bo za pierwszym razem przy czyszczeniu mi wypadło. No ale jest. Przerwa na drugie śniadanie. Taki napój witaminowy, polecam wszystkim, pomarańcza zblendowana, cytryna i imbir w dzisiejszych czasach. I nie tylko, najlepsze co może być. Dobra, napiję się. Jeszcze z pół godzinki i czas się zabić. Po przerwie pierwszy fancik, 2 grosze. Głębsza woda, sygnał jak dzwon, 10:11 i mamy takie coś w sicie. Piękne. No nie, myślałem, że to jakieś stare srebro, a to niedawno zgubione. To nie jest srebro. To jest jakaś chyba nierdzewka. Ale śliczne. Super.
z rubinem. A tu za duży, a tu za mały. Tu chyba farba schodzi. Dobra, ale jest super pierścień. I mamy ciekawostkę. 10 grynia, 10 groszy, co ja mówię. 10 fenigów. O, i to chyba to są te Adolfowe. A też zjedzona. No to ja kończę na dzisiaj występy. I co tam wpadło dzisiaj? Śmieci, kupa kapsli, folii aluminiowej, tyle zrywek. A to aluminium. Zapalniczka, tu. To mnie zastanawia, czy to jest współcześniak, czy to stare z PRL-u. Nie mam pojęcia, czy takie coś jeszcze robią. Tutaj miedź, ołów, jeden pocisk, magnes. Pocisk nie jest ten. Z moniaków. Mamy tak, tutaj nasze współcześniaki, same jak widzicie grosze, z PRL-u, ta dwójeczka mi się podoba, 58 rok, 10 fenigów, no i co, a i te dwa. Pierścionek i pierścień, o. Ten to kurde konkret. Ale się pomarszczyłem. Dobra, nie przedłużamy. Pozdrawiam wszystkich. I cóż, do zobaczenia w kolejnym wypadzie. Pozdro.